Okolice pierwszego węzła, którym zaczęła się tutaj budować ta cała strefa. No, jak w poprzednim odcinku był tutaj olbrzymi korek jeszcze, to teraz praktycznie zanikł. Mówiłem wcześniej, że jak tylko wprowadzą się tutaj wszyscy mieszkańcy, no to ten cały korek zniknął. I zniknął. A zamiast tego, nowy korek pojawił się tutaj. Witam was w 34 odcinku trzeciego sezonu Versailles, gdzie buduję miasto. I dzisiaj chyba zajmę się bardziej skupi na budowie dzielnicy. Właśnie już takiej drugiej dzielnicy tutaj dla pracowników. Bo już tutaj pierwszą taką większą zrobiłem. Więc rzecz, którą chyba na samym początku się zajmę, no to tramwajem. Właśnie, najpierw zajmę się tutaj przebiegiem tramwaju, bo mam pewien plan co do tego tramwaju. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że chwila. Pierwsza kwestia dotyczy tego, że tutaj zrobię sobie jakiś kolejny taki węzeł. Węzeł taki nie podoba mi się tutaj kształt i kierunek, no to ja inaczej to zrobię. O, tak będzie lepiej teraz działać. Zrobię sobie, nie wiem, jakiś... Chciałem to zrobić w postaci prostej linii. Chwila, jeszcze raz spróbuję. O, tutaj można. Stąd będą poprowadzone dwa tramwaje. Będą rozchodziła się tam linia. I tutaj będzie pewnie jakaś stacja przesiadkowa i dobra. Pierwsza linia będzie tutaj prowadziła właśnie stąd. Ma ona prowadzić w te obszary i już natychmiast się tym zajmuje. Więc dobrze. Na samym początku zrobię sobie w miarę wzdłuż rzeki sobie zrobię prostą drogę. Następnie będę chciał sobie zrobić takie odstoczenie, aby... O, już wiem. Aby objąć jak na razie, omijając całą tą dzielnicę z tej strony. Tylko po to, aby później wzdłuż... właśnie wzdłuż tego wszystkiego zrobić na końcu pętlę, która będzie tutaj. I być może jeszcze zrobię takie podłączenie ścieżką. Nie wiem, czy to będzie ścieżka podziemna, nadziemna, czy może będzie to też podziemna ścieżka, żeby mogli na przykład mieszkańcy też z tej okolicy jechać i przyjść tutaj tramwajem. Dobrze. No to jak co takiego tutaj zrobię? No teraz trzeba zrobić pętlę. Dobra, nie, wykorzystam klasycznie, zrobię tak. 5. Nie. Inaczej to zrobię. 3 na 3. 3 na 3. I teraz trzeba zrobić prostą drogę. Tutaj będzie ta pętla. Jest już, jak mam tutaj przygotowaną pętlę, no to teraz zrobię sobie, no to czas, żeby zrobić sobie właściwy układ dróg. Więc dobrze, to jak na razie zrobię prostą drogę. I z tej prostej drogi wzdłuż tramwaju i wzdłuż jeszcze chwila i wzdłuż jeszcze w ogóle tego meandru, czyli wzdłuż linii brzegowej trzeba tutaj zrobić osiedle mieszkalne, więc dobrze. Więc co takiego wymyśliłem? O! Jak tutaj jest odcinek tam w miarę prosty, no to ja tutaj poprowadzę stąd chwila. Stąd chciałem taką prostą w miarę odcinek, teraz stąd tu i teraz jak na razie, o, będzie tym razem podłączenie tutaj, tu, tu, o, i jeszcze będzie tutaj, no, tutaj będzie jakaś ciekawa dzielnicę mieszkalną, teraz trzeba tutaj zająć się tym odcinkiem, czyli co, więc dobrze, tutaj jak na razie sobie zrobię, o, mniej więcej zrobię, żeby droga wchodziła do pośrodku. I tutaj z tej drogi będą poprowadzone jak na razie
trzy drogi. I te trzy drogi będą jak na razie prowadzone chyba tak troszkę wzdłuż tych tramwajów. Ponieważ ten tramwaj miał być całkowicie taką obwodnicą. Teraz sobie zrobię tu. O, zrobię sobie jeszcze drogi tu i tu. Teraz tu trzeba zrobić jakieś podłączenia. Dobra, tu będą podłączenia jeszcze jakieś proste. Jakoś stąd dotąd i stąd dotąd. Może tutaj na tym odcinku inaczej to zrobię, bo tutaj będzie rondo. Dobrze. Teraz zajmę się, która będzie miała załubę, która będzie się tak kończyła. Teraz zrobię sobie, o, droga będzie teraz taka. I stąd dotąd będzie jakieś prosta i... No, chciałem sobie zrobić tutaj podłączenie. Takie. Ctrl A. A, i to będzie taka mała, lekka, wąska dróżka. Tutaj zrobić sobie podłączenie jak na razie na 9. 9. I teraz sobie potem zacznę robić sobie wyjazd stąd. Tylko po to, aby zrobić wyjazd. Jak na razie tyle. Wyjazd stąd. I jak na razie zrobić... O, będzie prosta droga. I... Dobrze. Będzie ona prowadzona jakoś stąd. I ona teraz będzie za chwilę przechodziła właśnie w tamtą stronę, aby tutaj połączyć się później z nową dzielnicą. Droga, z której będzie poprowadzone jak na razie całe osiedle mieszkalne. A ten tramwaj, który tutaj jest, no to jeszcze dobre. Jeszcze zajmę się tutaj tramwajem. Więc sobie jak na razie poprowadzę prostą drogę i... Jak na razie i ta droga będzie prowadzona wzdłuż wybrzeża. To będę musiał pamiętać na przyszłość. To jak już to mam, no to teraz zajmę się tutaj tą okolicą. To takiego planuję, aby tutaj jak na razie była poprowadzona jakaś tutaj będzie dzielnica, pewnie będzie mieszkalna. I tutaj będzie jakieś szybkie proste też podłączenia. Jak już to mam. O! Już mi się zdaje, że zrobiłem już tak. Zrobiłem całą okolicę, jak będzie ona wyglądała. Więc najpierw rzecz, którą chciałbym zrobić, no to poprowadzę tutaj wodę. Bo na świecie została wcześniej poprowadzona. Więc teraz mogę sobie zająć się budowaniem rond. Ja. To jest to urządzenie? Dobrze. Teraz jeszcze sobie obniżę, żeby to było trochę mniejsze rondo. O, tak na 24. Tu jedno rondo. Tu jeszcze będzie drugie. I może trzecie będzie tu. No, trzy ronda. Zamykam. A teraz dosłownie jeszcze za chwilę te drogi jeszcze podmienię na autostradowe. I tutaj raczej będą drogi autostrady trzypasmowej. A to jedno będzie tu. Druga będzie tutaj. I trzecia, ostatnia będzie tu. O nie, tutaj mi się podmieniła droga. Już to naprawiam. O, tutaj będą mieszkania, ale jeszcze tutaj zajmę się może, nie wiem, jakimiś jeszcze obiektami raczej nie wiem, jakimiś parkami, aby tutaj zachęcić trochę mieszkańców. Dobra, tutaj może zrobię sobie, o, skatepark. Tak, skatepark i jeszcze w międzyczasie to sobie, a, ścieżeczki sobie poprowadzę, aby mieszkańcy mieli gdzie sobie chodzić i tylko wyłącznie jak na razie wyłączę linię pomocnicze, bo one trochę przeszkadzają. Trzeba się przerobić te ścieżki. Chciałem takie zrobić podłączenie. Gdzieś jeszcze może... A, właśnie, bo za chwilę będzie trzeba zrobić podłączenia tutaj jakoś z tą okolicą. Więc jak na razie... O, teraz trzeba zrobić jeszcze, że będzie do tej pętli. I tutaj będzie przejście i... może zajmę się już robieniem... O, mam pomysł. Tutaj zrobię, jak na razie. Aha, czyli że ja nie mogę sobie stąd, ale jakbym zrobił sobie przejście stąd dotąd. Teraz stąd dotąd. Może na wszelki wypadek wezmę sobie linię pomocniczą. Tutaj zrobię jak na razie... prosty odcinek tu.
I teraz stąd, jak na razie sobie będę chciał zrobić wyjazd stąd. O nie. Wyłączę też szybko te linie pomocnicze. Ale jeszcze może zrobię stąd. I zrobię wyjazd sobie tutaj. No to będzie trzeba tutaj jeszcze raz przebudować. A. Tryb podziemny. I wiem, co tutaj zrobię. Wezmę ten multitud. I tutaj jest wiadomo, że to jest na przykład tworzenie zakrętu. Chwila. Shift. Odtąd, dotąd. Idealnie. Jeszcze zajmę się tylko takimi elementami jak dobra, bezpieczeństwo, sieci pożarowe. O, tutaj będzie jedna taka remiza. Policja. Dobra, jedną remizę sobie, a raczej jedną posterunek zrobię sobie tutaj i drugi może sobie zrobię. Dobra, będzie tutaj. Jeśli chodzi jeszcze o służbę zdrowia i edukację. Dobrze. Tutaj myślę, że... Dobrze. Duży szpital... Chwila. Tutaj mogłem sobie postawić? Nie, ja i tak nie postawiłbym tutaj sobie dużego szpitala. Chyba, że na przykład chciałbym sobie zrobić jakiś... taki szpital takich gabarytów. Może taki. O! No to będzie tutaj szpital. Co będzie poprawą i jeszcze trzeba zająć się szkołami. Mimo że tutaj mam bardzo duży zasięg, jeśli chodzi o szkół podstawowych, to i tak trzeba dmuchać trochę na zimno i przygotować chociaż, nie wiem, kilka tych podstawowych. Będzie jeszcze jedna będzie, więc dobrze. Teraz wracam do zaznaczania, więc najpierw się tym zajmę. Chyba już włączę tutaj pauzę. Przyspieszę sobie czas, żeby tutaj za chwilę się osiedlali mieszkańcy. W międzyczasie, dobrze, tutaj też sobie oznaczę mieszkania. Aby tutaj też zaczęły się budować jakieś mieszkania, aby mieszkańcy tutaj mogli sobie chodzić, mieszkać i żyć. A, może dla tych mieszkańców zrobię sobie jeszcze klinikę, bo nie mają tutaj zapewnionego zdrowia, czyli dobra, postawię tutaj im klinikę. A jak mam postawioną klinikę, no to tutaj jeszcze im zrobić podłączenie szybkie stąd dotąd i... O! Proszę bardzo, macie podłączenie do tej dzielnicy. I jeszcze tutaj zrobię sobie podłączenie mniej więcej dotąd. I tutaj też sobie zaznaczę sobie jakieś duże mieszkania, aby tutaj były też te duże domy. Mniej więcej tu i tu. Tu. I za chwilę zaczynamy. Dobra, jak na razie z dłuższej drogi też będą duże mieszkania. Dobra, może sobie postawię trochę bardziej nowoczesnego. Kryptę w tej części. Dobra, w tej części sobie zrobię jedną kryptę i może drugą sobie postawię. O, tutaj. 2000 years later. A więc, co takiego robię w dzisiejszym odcinku? Jak to co? Poprawę zobaczyłam nową linię tramwajową. Ale czy nie, za chwilę będzie poprowadzona w odcinku, zrobię tutaj linię tramwajową i tutaj będzie poprowadzony tramwaj. Zresztą mieszkańcy powinny być bardzo mocno zadowoleni. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Tak więc zachęcam do komentowania i zostawienia łapek w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału. A z kolei wszystkich proszę, żeby zostawili, po pierwsze pozdrowili Bluenixa i żeby pod filmem zostawili hashtag Bluenix. Dobrze? To wszystko dla mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.